I witamy w kolejnym odcinku Śniadanie z Bitcoinem. Dzisiaj mamy ze sobą wspaniałego gościa, kandydata na prezydenta, pana Stanisława Żółtka. I myślę, że dzisiaj będzie. Dzień dobry, dziękuję. Myślę, że będziemy mieć wspaniałą dyskusję. Na początek, w ramach wstępu, chciałbym powiedzieć o wspaniałej akcji Instytutu Misesa, który postanowił ufundować zestaw edukacyjny dla naszych posłów, w ogóle polityków, dla rządu, który uwzględnia między innymi książkę Ekonomię w jednej lekcji Henry'ego Hazlita i jeszcze jakiś specjalny raport. Także warto wziąć udział w akcji i mam nadzieję, że troszeczkę w kwestiach ekonomicznych i gospodarczych będziemy w stanie troszeczkę doedukować naszych wspaniałych rządzących. Ciekawy pomysł, rzeczywiście. Także. Ja mam takie wrażenie, że takie wszelkie takie próby jednak spełzają na niczym najczęściej. Ale zawsze to coś. To nie jest wielki, jakiś coś ogromny wydatek, no to ich tam jest, no jest trochę, bo to ponad 500, ale no jednak to są decydenci w tej chwili w Polsce. Niech chociaż kilku coś przeczytało, prawda? To już by coś było. Ja czytałem Ekonomię w jednej lekcji, jest napisana bardzo przystępnym językiem, także nie trzeba mieć jakiejś specjalnej wiedzy ekonomicznej, czyta się bardzo przyjemnie, więc bardzo, bardzo ciekawa pozycja dla każdego, powiedziałbym. No ja sądzę, że większość posłów są na wykształceniu pod tym względem takim super podstawowym, to znaczy gdzieś jak na poziomie końca podstawowej szkoły, no, także naprawdę dobrze, dzięki Bogu, że to jest przystępnym językiem. Także. Panie Stanisławie, w ogóle my jesteśmy zaszczyceni pańską gościnę, że przyjął pan nasze zaproszenie, bo no, nie ukrywamy, był pan naszym kandydatem, dalej jest i jeżeli pan będzie w przyszłości jeszcze kandydował, to oczywiście wciąż ma pan mój głos. Mnie uczono od dziecka, że w pierwszej turze za sercem, w drugiej turze za rozumem. I w pierwszej turze oczywiście głosowałem na pana i swoją drogą na naszej grupie na Telegramie, gdzie jest kilkaset osób, jak zrobiliśmy ankietę, na kogo głosują, to pan wygrał, więc... Dziękuję bardzo, jest mi miło, może wiele głosów nie uzyskałem, ale muszę przyznać, że ze środowisk, z których akurat chciałem dostać głos. Także nieco innej jakości są te głosy. Także to trzeba przyznać, że nie, tak jak nie było żadnego kandydata wolnościowego, tak właśnie pan się pojawił jak zbawienie troszeczkę, tak, dla tych wyborców, którzy mają te korzenie wolnościowe i była jakaś alternatywa przynajmniej. Także. Dziękuję za opinię. No. Także na pewno nasze serca pan kupił w momencie, kiedy właśnie swego czasu na którymś z live'ów, właśnie też dziękujemy, że robił pan te live'y, było pytanie na temat walut cyfrowych, co pan na ten temat sądzi i rzeczywiście odpowiedź była taka, no powiedziałbym szczerze, że nie spodziewałem się takiej odpowiedzi i była taka, jaką rzeczywiście nawet sam bym udzielił, że taka, powiedzmy, poprawna politycznie i jednocześnie bardzo merytoryczna, także tym jakby nas pan kupił. Znaczy, no, specjalistą to ja znowu nie jestem od walut cyfrowych, ale no, jak każdy człowiek, który stara się być na bieżąco ze światem i widzieć, co jest, no to no, coś tam gdzieś zawsze wiem na ten temat. No. I cieszymy się też, że jest pan z nami po pierwszej turze wyborów, kiedy już pan nie startuje na urząd prezydenta, bo wtedy też pan nie mógł do końca, musiał pan starać się zachować tą poprawność polityczną. No bo prezydent, kandydat na prezydenta nie może pewnych rzeczy powiedzieć, ale już dzisiaj mam nadzieję możemy porozmawiać bardziej otwarcie, bo w świecie finansów, w świecie systemu finansowego dzieje się dużo i chcielibyśmy poznać pańskie zdanie na to, na te aktualne tematy, które się dzieją. Z wielką przyjemnością odpowiem. Będę starał się szczerze odpowiedzieć. No tutaj my się w naszym programie bardzo często znęcamy nad bankami centralnymi jako takim niedocenianym albo bagatelizowanym elementem czy powiedzmy aktorem, który pełni rolę w tym świecie, powiedzmy, polityczno-gospodarczym.
I właśnie takie pytanie do pana, czy zgodziłby pan się z tezą taką, że banki centralne są właśnie takim głównym czynnikiem albo motorem wzrostu nierówności społecznych albo czegoś w rodzaju takiego, jak to się często określa, nie tyle nierówności społecznych, co żebym dobrze to stwierdził, chodzi o spowodują rozwarstwienie społeczne, tak? W sensie, że pieniądze, które są kreowane przez banki centralne, zazwyczaj są kierowane do wybranych grup społecznych, a nie powiedzmy do wszystkich i są tylko niektórzy, którzy korzystają z tego dodruku pieniądza. Całkowicie się zgodzę, a nawet więcej. No. Fakt możliwości dodruku, przede wszystkim koncentracji tego pieniądza w jednych rękach i możliwości rozdawnictwa, no, potwornie zwiększyło władzę rządu nad ludźmi. No to jak wiemy, te próby takiej centralizacji, no to odsetek lat były, ale tak naprawdę to, co wpłynęło na świat, to był początek XX wieku, kiedy tam panowie Morgan czy tam inni Rockefellerowie wymusili wprowadzenie tego banku centralnego w Stanach Zjednoczonych, likwidując tak naprawdę setki banków lokalnych i dając nie tylko sobie, bo to głównie o nich chodziło, ale też rządowi, na który wtedy zresztą mieli przemożny wpływ, potężną władzę nad ludźmi. Czyli tak naprawdę możliwość, tak jak mówię, do druku pieniądza i dania, tak jak pan powiedział, określonym grupom. Głównie o to chodziło, bo tak naprawdę pieniądz sam w sobie czemuś służy. No służy władzy, no, bo to jest cel ostateczny. Władza nad ludźmi i tą władzę uzyskali. Zarówno wielcy bankierzy na początku i nawet do dzisiaj, jak i rząd przy okazji. Także tą władzę nad ludźmi i tak naprawdę zabranie jej wolności uzyskali. No niestety to się rozlazło po całym świecie, z czego i dzisiaj Polska korzysta znakomicie, prawda, nawet skupując banki, prawda, jakieś takie, co by im pasowało. To w ogóle coś nieprawdopodobnego. Przecież nie tylko bank centralny, ale inne przecież. Nie? No ale bank centralny tu jest podstawą złą rzeczą, która jest w Polsce, która właśnie powoduje, że tylko posłuszni mogą się wzbogacić. To jest tak, jakby było dawniej, tylko innymi metodami to robiono. Mówię tam za czasów komuny. Posłuszni mogą się wzbogacić a reszta narodu musi słuchać, prawda? No i tak naprawdę większość ich pracy narodu i ludzi idzie na rzecz władców. No tak. To ciągnąc to pytanie w takim razie, czy jest pan za, i to jako, już nie pytam jako kandydata na prezydenta, tylko jako pan osobiście, czy jest pan za oddzieleniem państwa od pieniądza? Tak. Takie oddzielenie w pewien sposób, częściowy tylko było, w chwili, gdy pieniądz był związany z kruszcami. No bo siłą rzeczy nie dało się tych kruszców zbyt wiele uzyskać przez państwo, nie mogli dodrukować srebra czy złota, a nawet w dawniejszych czasach, nie wiem, choćby tego tytoniu w Stanach Zjednoczonych był takich w niektórych rejonach środek płatniczy, nie dało się tego tak od nic z powietrza wydrukować i w związku z czym rząd nie mógł, nie miał aż takiej władzy nad ludźmi. Natomiast Bitcoin przykładowo, to cyfrowy pieniądz, obecnie jest w pewien sposób jest odpowiednikiem pieniądza opartego na kruszcach. Nie da się go odwziąć i dodrukować, rząd nie potrafi tego zrobić. Musiałby to, kiedy by go miał więcej, wtedy kiedy ekonomia byłaby prawidłowo prowadzona, działalność ekonomiczna, kiedy naród by lepiej pracował, lepiej był zarządzany, wtedy go byłoby w danym kraju więcej, a nie z powodu dodruku. To w tym kontekście to też możemy oczywiście polecić niedawno wydana w Polsce denacjonalizacja pieniądza Hayeka. Także też warto sobie
uzupełnić biblioteczkę w tym kontekście i jakby zrozumieć troszeczkę takie podstawy teoretyczne tego, bo teraz mam wrażenie, że w każdym społeczeństwie pokutuje taka teza, nikt sobie nie wyobraża świata bez banku centralnego, że to jest w ogóle, że to jest wręcz coś niedopuszczalnego. Tak, zawładnięto umysłami ludzi, niestety najgorsza rzecz, to jest prawda. A właśnie, to idąc dalej już tropem banków centralnych, to co pan uważa, czy uważa pan, że polityka Fedu względem walki z efektami pandemii, z kryzysem, czy to jest dobry sposób? Czy tak powinny reagować banki centralne? A jeżeli nie, to jak powinny reagować? I czy w ogóle? To znaczy na pewno tego typu dodruk pieniędzy i tego typu rozdawnictwo z punktu widzenia gospodarki w dłuższym okresie jest niezwykle szkodliwe. Jak każde zresztą rozdawnictwo, jak każdy nieuczciwy, niesprawiedliwy podział środków, prawda? Kiedy nie szanuje się pracy, a szanuje się cwaniactwo i umiejętność zdobycia, dojścia do władzy i do pieniędzy bocznymi drogami. To na dłuższą metę najpierw szkodzi gospodarce, a potem szkodzi generalnie wszystkim ludziom, łącznie z wolnością tych ludzi. Więc to działanie jest dla mnie, że szkodliwe to mało powiedziane, jest prawie że jak zbrodnicze z punktu widzenia w ogóle gospodarki światowej. Także no, tak jest moje zdanie. Tutaj akurat rzeczywiście powinno być nieco inaczej robione. To znaczy po pierwsze rządy to co zrobiły z pandemią zrobiły rzecz straszną, to znaczy niszcząc gospodarkę. Bo widzimy, ale tutaj mówię, skorzystały z okazji, żeby zdobyć więcej władzy i to prawdopodobnie tak napędziło te straszne nakazy, zakazy i tym podobne rzeczy, bo widzimy, że tak naprawdę nie miało to wpływu, czy były ostrzejsze nakazy i zakazy, czy mniej ostre, nie miały to wielkiego wpływu na przebieg pandemii w danym kraju, nie mają do tej pory. Bez względu na to, co robiono, mniej więcej podobnie to wychodzi. To jest jakby początek tego, no bo ja wiem, że pytanie dotyczyło końca, to znaczy chwili, gdy już to się stało, prawda, gdy zostali ludzie poszkodowani. Sprawiedliwość mówi tak, że ci, co zostali poszkodowani nakazami rządu, bo to powinni jakieś odszkodowanie dostać. I to powinno być nie po uważaniu przez rząd, tylko to powinno być po prostu jako w formie odszkodowania, czyli po prostu wyliczanego i rozłożonego prawdopodobnie nawet w czasie, bo jakieś tymczasowe ruchy można zrobić, jeżeli rząd już coś nakazał, tak jak w czasie wojny, bo to była wojna. W czasie wojny, jeżeli coś rząd, czy tam wojsko, czy armia nakazuje, no to tak samo jakimiś realnymi ruchami może to nieco zmienić, więc pewne ruchy mogłyby być zrobione, ale generalnie miało być po tej decyzjach rządu, które, tak jak mówię, skorzystały z uzyskania władzy znakomicie i którą do dzisiaj utrzymały zresztą, to nie powinno być w ten sposób, tak jak tu Polska robi, jak Unia Europejska, w ogóle Fed i wszyscy, którzy dodrukowują pieniądze, po uważaniu rozdzielają gdzieś tam firmom, ludziom i tak dalej. Nie, to powinno być w sposób uczciwy, jeżeli ktoś został poszkodowany, to powinien zabiegać o odszkodowanie. Jak ktoś nie został poszkodowany, natomiast nie powinien dostać żadnego odszkodowania. I tak to powinno być, to byłoby, dawałoby to pewną uczciwość, a tak no to tylko rozpowszechniono wśród ludzi, no dalej ten element, że no jak jestem cwany, coś tam podliżę się, coś tam, jak wypełnię papierki, to dostanę pieniądze i nie potrzeba tak naprawdę pracować. No, na dłuższą metę jest to straszliwe po prostu. Tak, ale pierwotną rzeczą w tej pandemii to było to, że rządy skorzystały z okazji, żeby wprowadzić potężną władzę, pokazać, a nawet czasami w sposób skandalicznie popisowy, tak jak u nas ten zakaz wchodzenia do lasów, nie? No to jak pokazanie środkowego palca ludziom, nie wolno wam wchodzić, a potem możecie wchodzić, o łaskawy pan zezwolił, i o ile zwiększył wolność, prawda, ludzi. No to jest, skorzystanie z tego to było skandaliczne, a na jakiekolwiek dowody na temat, czy w ogóle to było potrzebne, no wystarczy popatrzeć na te opluwane przez pozostałe kraje, które wprowadziły zakazy, opluwane dwa kraje, Szwecja i Białoruś, które nie wprowadziły żadnych sankcji. Różnie tam u nich jest.
Białoruś ma najmniejszą śmiertelność w Europie, najmniejszą, nie wprowadziła żadnych sankcji. Szwecja ma wysoką, ale nie najwyższą, bo tam Francja, Hiszpania, Włochy, na milion mieszkańców mówię, Wielka Brytania i tym podobne mają wyższe, ale one są w tej górnej połówce. No rozkład praktycznie bez znaczenia. Jak sumuje się to, to wychodzi na to, że cokolwiek by rządy nie zrobiły, to nie ma to najmniejszego znaczenia z punktu widzenia rozprzestrzeniania się pandemii. Ale rządy oczywiście usprawiedliwiając swoje decyzje, opluwają te dwa kraje, żeby pokazać, że my jesteśmy wspaniali. No tak, to nawet z tymi tarczami to dochodziło do takich absurdów, że firmy, które naprawdę świetnie sobie radziły z tarczy, mogły skorzystać z PFR-u, a firmy, które rzeczywiście były w kłopocie, to nie mogły z niej skorzystać, bo na przykład miały straty na poziomie tam powiedzmy powyżej połowy tam kapitału zakładowego, więc nie mogły z tej tarczy skorzystać, mimo że to były firmy, które faktycznie miały problemy. Tak? I tak naprawdę przecież tu nie chodzi o odszkodowanie ani danie pieniędzy, mówię o po uczciwości w wolnym rynku, za to, że jakaś firma coś straciła. Bo jeżeli straciła, chodzi o odszkodowanie za to, że firma albo człowiek stracił coś w wyniku decyzji rządu. Jeśli społeczeństwo od kogoś zażądało jakiegoś poświęcenia, to wszyscy mają to pokryć równo. To jest zwykła uczciwość, prawda? Jak mnie na przykład tam zabrano dom albo coś takiego, to owszem, ja też na tym straciłem, ale społeczeństwo powinno mi pokryć, jeżeli to decyzją rządu mi zabrano, prawda? Powinno mi to pokryć społeczeństwo, tą szkodę. Natomiast jeżeli ja straciłem na pandemii, dlatego że od przypadek sprawił, nie? Bo ja nieźle zarządzam, nie? Bo ja zgubiłem teczkę, nie? Albo mi się spalił dom, no to tutaj społeczeństwo nie jest winne odszkodowania. I to powinno, czyli powinno być odszkodowanie za działalność rządu. Takie byłoby zresztą odszkodowanie, gdyby wprowadzono stan klęski żywiołowej, nie? Ale tego nie. Tu nie jest odszkodowanie uczciwe, kto stracił, tylko właśnie tarcza, czyli damy jednemu, drugiemu nie damy i nie ma w ogóle żadnej sprawiedliwości tutaj. No ale to chce pan, to ja tak zapytam wprost, taki przykład linii lotniczych, prawda, w Ameryce. No to czy pana zdaniem one powinny były upaść? Czy powinny były upaść? Nie, nie powinny były upaść, ale niekoniecznie była potrzebna jakaś straszliwa ingerencja rządu w tej sprawy. Proszę no, zwrócić uwagę, że firmy lotnicze nie mają pieniędzy, to niestety redukują koszty. Nie płacąc na przykład za postojowe loty, prawda? Nie płacąc na przykład ludziom pensji, no też tak jest, prawda? Ale ze względu na pewne socjalizm, który panuje na świecie, rządy zmusiły ich do płacenia pensji. Zmusiły ich do płacenia tego typu innego rodzaju zobowiązań. No i wtedy oczywiście te firmy musiały paść. Gdyby był wolny rynek, one wcale by tak łatwo nie padły. Po prostu nie zapłaciłyby tych kwot, czyli wszyscy by stracili na po kawałku i potem by się odrabiało, nie? Ale co najgorsze, jeszcze wracam do... Czy dało się to zrobić nawet po tych decyzjach, które już były, że one niekoniecznie musiałyby upaść, gdyby nie następne, że muszą wypłacić, nie wiadomo z czego, prawda? Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz, tą, co pierwotnie mówię. To decyzje rządu spowodowały, że one przestały latać. Nie pandemia. Decyzje rządu. Zakaz lotu. To jest problem. Oczywiście, gdybyśmy uznali, że ten zakaz lotów jest słuszny. Ja uważam, że nie słuszny. No, ja daję przykład tej Szwecji Białorusi. Ale gdybyśmy uznali, że zakaz lotów jest słuszny, to wtedy tym firmom należy się odszkodowanie. No bo one nie latały nie z powodu tylko pandemii, tylko z powodu zakazu lotów. To wtedy powinny dostać odszkodowanie, co też uchroniłoby je przed stratami częściowo, prawda? Więc tu się zgadzam. Rząd powinien dać odszkodowanie i one akurat w pewnym sensie dostały odszkodowane niesłusznie. Słusznie dostały, ale nieprawidłowo to jest społeczeństwie wyliczone, bo ludzie nie dostali odszkodowania, tylko dostali coś od rządu. Tym jest problem. No tak, no jeszcze tam linie lotnicze też nie oszczędzały na czarną godzinę, tylko skupowały swoje własne akcje na giełdzie z tych wszystkich i w momencie, kiedy to wszystko się zapadło na giełdzie, no to nagle obudzili się z ręką w nocniku, tak, zamiast mieć oszczędności. Zresztą to też właśnie dochodzimy tutaj do tej kwestii oszczędności, bo firmom czy obywatelom nie opłaca się oszczędzać,
bardziej opłaca się kupować akcje, które są pompowane przez banki centralne, bo wiadomo, że jak pieniądze leżą na lokacie, no to już dochodzi do tego, że te lokaty mają ujemne oprocentowanie w niektórych krajach czy bankach. Więc bardziej opłaca się te pieniądze zalokować właśnie w aktywa finansowe na giełdzie, bo tam one nie tracą na wartości i dochodzi właśnie do takiej patologii, że taka linia lotnicza zamiast mieć oszczędności w pieniądzu, który właśnie służy na to, żeby taka w trudnej sytuacji je wykorzystać. Tak. No ale tu wracamy znowu do sprawy banku centralnego. Mianowicie skąd się to bierze? Przykład Polski, bo to różnie jest w różnych krajach, nie? W przykładzie polskim banki, które od ludzi biorą, skąd na przykład brak oprocentowania gorszego i tak dalej, nie? Banki, które biorą depozyty od ludzi i potem udzielają z tych pieniędzy pożyczki. Co jak biorą depozyt w Polsce muszą zrobić? Najpierw część tego depozytu muszą oddać do banku centralnego. Czyli z definicji mają mniej pieniędzy na pożyczanie. A przecież tym pożyczaniem i oprocentowaniem tego pożyczania muszą obsłużyć zarówno oprocentowanie depozytu, jak i swoich pracowników. Więc skoro mają mniejsze kwoty depozytu do możliwości do pożyczek, no to siłą rzeczy spada oprocentowanie depozytów, a rośnie oprocentowanie pożyczek. Dodatkowo, jeżeli wprowadzamy podatki typu podatek Belki, który jak gdyby, no to właściwie jest odzysków ludzi, także to nie, to akurat tak nie decyduje, ale ta pierwsza część jest morderczo decydująca po prostu, że powoduje zmniejszenie właśnie odsetek, więc ludzie siłą rzeczy, no to oni nie trzymają oszczędności, tylko próbują gdzie indziej lokować. Jakiekolwiek by to nie była część decyzji ludzi, ta zmniejszenie tych odsetek z powodu banków, z powodu decyzji banku centralnego, który zabiera część tych depozytów, to tak czy owak to jest w tym kierunku, prawda? Z takich drobnych rzeczy, no to akurat nie jest całkiem drobna rzecz, to jest bardzo poważna rzecz, składają się tego typu te masowe decyzje ludzi i firm, że nie oszczędzają, próbują gdzieś tam, nie trzymają oszczędności i tak dalej, nie? A inni nie mogą pożyczki wziąć na działalność, czy choćby na zakup mieszkania, no. No stąd się to bierze, ten problem. No czyli tak naprawdę walczymy jak to w każdym socjalizmie, no walczymy dzielnie z rzeczami, które sami stworzyliśmy, prawda? Tak, to jak ten bon wakacyjny, który spowodował to, że ludzie czekając na bon nie rezerwują, nie jadą na wakacje, bo czekają na bon. Tak, ja wiem, no po prostu to są elementy oczywiste, no to takie no właściwie... Wie pan, no a problem, książkę pan mówi, daje się posłom, no ale to nie pasowałoby też dać paru ministrom, zwłaszcza, prawda, no premierowi, prezydentowi nie pasowałoby tej książki dać, no może by tam się udało kilka jeszcze wyszperać tych książek im dać, żeby chociaż no jakąś podstawę gdzieś przeczytali, no. Ale wolna ja książkę. Podejrzewam, że to by nie pomogło, dlatego, bo niektórzy z nich nawet rozumieją, chociaż wątpię, ale przecież nie chodzi o to w tej całej zabawie, żeby tu akurat ekonomicznie wszystko dobrze grało. No. W tej zabawie chodzi o to, żeby mieć więcej władzy. No właśnie, bo to tutaj wybory właśnie. W wyborach jest festiwal obietnic. I tutaj no, demokracja nam się trochę zepsuła, czy raczej spatologizowała, że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o oferowanie jakiejś korzyści majątkowej po to, żeby właśnie wygrać wybory. I to jest jakby równia pochyła. No to nie, no coś, ale to tak ordynarne jest, no po prostu. I co więcej, już ludzie widzą, nie, że to jest ordynarne, widzą, że ich się kupuje, próbuje kupić, nie? I jakoś nie reagują. To no, no, przecież chyba czują przez skórę, że to jest nie tylko świństwo, ale że na tym stracą, nie? Że ktoś ich w ogóle za twarz wziął po prostu no, w taki głupi sposób, nie? No to jak jakieś na postronku bydło, no. I kurczę, ludzie jakoś, no co ja poradzę? Są tak zdemoralizowani przez te lata. Niestety nie tylko zdemoralizowani są przez komunę, bo my zwalamy wszystko na komunę. Minęło trochę czasu od niby upadku komuny, prawda? Ale ta demoralizacja, ona cały czas kolejne pokolenia następuje w kolejnych pokoleniach. No właśnie, nie wiem, no może no jednak to jest prawda, no tak jak się mówi, no w demokracji
ludzie mają taki rząd, na jaki zasługują. No. Tak, też kiedyś naiwnie myślałem, że po prostu młode pokolenie nadejdzie i tu wracamy. A tu wręcz młode pokolenie wręcz nie wie, czym to się kończy. Tak? No. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, co zrobiono z wykształceniem młodego pokolenia. To też jest pewien element, nie? Mianowicie w chwili, gdy wprowadzono ten socjalizm, że za studentem idą pieniądze, nie? Zaczęły powstawać uczelnie jak grzyby po deszczu. I takie, no, magisterium z manikiry, no, albo, ale też, no są takie, no, to nie, ja to nie podaję przykładu powietrza wziętego, nie? Są takie magister, nie? I powstaje ich ogromna ilość ich uczelni, którym kompletnie nie zależy na jakości kształcenia. Zależy, żeby mieli zapisanych dużo uczniów, bo za każdym studentem coś idzie. W tej chwili nie ma potrzeby na uczelni, na wielu uczelniach, nie ma potrzeby w ogóle się pojawić na tej uczelni. Co więcej, można studiować, uzyskać magisterium, nawet nie wiedząc, na jakiej uczelni się było i co się studiowało. Tak naprawdę wystarczy się zarejestrować, wystarczy, żeby tam pieniądze za tobą poszły. Uczelnia już robi wszystko, żebyś tam nie stracił statusu studenta. I tyle, i na tym kończy się kształcenie. Dzisiaj uzyskanie magisterium to jest no śmiechu warte, no to właściwie każdy to może mieć. Jak jeszcze doda kilka swoich złotych, ale nie potrzebuje nawet właściwie, bo to państwo płaci za ten kretyński teatrzyk, prawda? Państwo, no ludzie, no przecież nie inni, nie? Także... Czyli mamy nie tylko inflację bazy monetarnej, ale inflację również tytułów naukowych. No niestety, ale to jest coś, to nie paskudnego, ale śmiesznego. No dzisiaj naprawdę, jak się patrzę, no trochę kilka lat już żyłem, prawda? Gdzieś tam się pelętałem po świecie. Jak się patrzę na wykształcenie wielu ludzi, i to tam ja nie porównuję w tej chwili tam jakichś habilitacji czy tam profesorów, a że mam swoje zdanie na ich temat. Tylko mówię o takich tych stopniach niższych, to po prostu mnie bierze przerażenie. No to jest niewiarygodne, bo dla mnie ktoś, kto maturę kończył 40 lat temu, za komuny nawet, nie? To był nieporównywalnie bardziej wykształcony od dzisiejszych magistrów. To w ogóle matura to była dla mnie, jak ja bym dzisiaj szukał pracownika, no gdybym nie sprawa różnicy wieku oczywiście, gdyby był ten sam wiek, to 1000 razy wolałbym dawniejszych maturzystów niż dzisiejszych magistrów, bo za tą samą cenę, to poza dyskusją. Powiedziałbym, że są wykształceni. Niestety poszło to w piach cała ta zabawa. Podobnie zresztą jak ta szkoła średnia, podstawowa. Moim zdaniem jakość nauki spadła nieprawdopodobnie. Po prostu ludzie są zdecydowanie głupsi, aniżeli byli dawniej. No ale to też właśnie chyba chodziło o to, żeby zwiększyć sztucznie liczbę osób wykształconych, tak? Żeby liczba papierków, a nie jakość. Tak, no mamy statystykę, prawda? No i poza tym, wie pan, no jak człowiek ma papier, że jest wykształcony, czuje się tutaj dumny, z drugiej strony jest głupi, nie? No to właściwie być może łatwiej nim manipulować niż kimś, kto jest dalej głupi, ale nie ma papierka. No może tak być. Albo jest jeszcze bardziej sfrustrowany, że jak no, to nie może znaleźć pracy, tak? No. Także wie pan, no, ja nie każda rzecz jest, ja tu nie będę mówił o takim makiewelizmie, nie każda jest rzecz zaplanowana aż tak, bo rządząca aż tak mądrzy nie są, nie? Ale po prostu to sam socjalizm sam z siebie niestety prowadzi do pewnych tego typu rzeczy, i takiej degrengolady i degeneracji ludzi po prostu, nie? I całego narodu. Czyli czy zgodziłby się pan w takim razie z taką tezą, że społeczeństwo się budzi, ale wstaje lewą nogą? No tak. Tak, z tym budzeniem się wie pana, to znaczy zgodziłbym się z częścią tego stwierdzenia. No raczej z tą drugą. No właśnie. Nie wiem, no dobrze, ale wracając już do pieniądza i jego natury, pytanie, które chcieliśmy jeszcze zadać, czy jest pańskim zdaniem jakaś granica, jakiś limit pieniędzy, które może wydrukować Fed? No nie ma granicy. No, jak ktoś się już rozpędzi, ktoś zacznie to robić, to powoli jak widzi, że raz mu się udało i raz może coś wydrukować, to się nie musi zatrzymać, no bo może dowolnie, póki to może robić, to robi. Ale zwróćmy uwagę na fakt, że możliwość do druku przez Fed pieniędzy jest
rzeczą priorytetową z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to jest największy priorytet, jaki istnieje. Większy od broni atomowej, większy od każdej innej rzeczy. Tam w kraju, gdzie kraj, który by chciał kupować ropę na przykład za inne pieniądze niż za dolary, prawda? To natychmiast tam można sprawdzić, że tam nie ma prawdziwej demokracji. Nie ma demokracji, tak. I tam trzeba wjechać, prawda, i tą demokrację wprowadzić. No i widzimy to na przykładach. Wszystkie wojny praktycznie, jakie były w ostatnich kilkudziesięciu latach, wszystkie wojny były związane z tym, że ten kraj chciał odejść od dolara. To od Libii, przez Irak, przez tego typu rzeczy. To było z tym związane. Jak on tylko szanuje dolar, który oni produkują i w związku z czym uzależniają cały świat od siebie, to jak tylko używają dolara do transakcji, to cokolwiek by tam nie robili, choćby to był najkrwawszy reżim, prawda? Choćby tam mordowali w milionach, to jakaś tam demokracja w tym kraju według Stanów Zjednoczonych jest. Natomiast gdyby przestali handlować dolarem, no to oczywiście to jest najpodlejsze działanie, jakie może być i trzeba interweniować, no bo nie ma demokracji. No, no właśnie, tak, no to czyli Stany Zjednoczone... Jak widać z tego, no pieniądz naprawdę rządzi światem, no. No ale to czyli z tego wynika, że Stany Zjednoczone są na takim uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o dodruk dolara, ale już inne banki centralne innych krajów niekoniecznie mogą korzystać z takiego to beneficu. Prawda, to prawda i dlatego Stany Zjednoczone pomimo napływu socjalizmu do Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone już nie są tym wolnym krajem, co były na przełomie wieku, prawda? Nawet nie są tym wolnym krajem, co były 20 lat temu. Pomimo napływu tego socjalizmu. I tak naprawdę, gdyby nie ten dodruk dolara, to utraty konkurencyjności, to te, z powodu tego dodruku dolara są dalej najpotężniejszym krajem świata. Dalej mogą, im kompletnie nie zależy na zadłużeniu czy na czymś swoim, czy tam względem Chin, no bo sobie dodrukują pieniądze w razie czego, nie? Dlatego do Stanów Zjednoczonych ściągają najtęższe umysły, prawda? Bo przecież nie z obywateli Stanów Zjednoczonych oni stworzą swoje uczelnie i swój przemysł i swoje jednostki naukowe, tylko z tych, co wpływają najmądrzejsi ludzie ze świata, ze względu na dolary. Bo tak naprawdę wykształcenie Stanów Zjednoczonych, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest jeszcze na niższym poziomie niż w Polsce, no także to tam... No ale z drugiej strony najlepsze uczelnie na świecie są w Stanach Zjednoczonych, no tak, i są ale... w dodatku prywatne. No tak, tak, są najlepsze, ale tak jak mówię, i do tych uczelni, do Stanów Zjednoczonych z powodu tego pieniądza, z powodu siły militarnej, bo tego pieniądza bronią, napadają z inne kraje, prawda? To z tego powodu i tej siły pieniądza tam ściąga, z całego świata ściąga inteligencja, prawda? Więc, ale tylko ta wierchuszka. To znaczy nie, żeby tam 50% społeczeństwa miało jakąś inteligencję, tylko te 1%, albo tam 1 promil powiedzmy społeczeństwa. No tak, to prawda, no my znamy przykład. I oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, ale siłą rzeczy, wiecie państwo, bogate rodziny, czy ludzie, którzy inteligencja, która jest prawdziwą inteligencją, ich dzieci oczywiście też są lepiej uczone i kształcone i są inteligentniejsze. No jak dojdzie do, że cały świat tam swój intelekt wpycha w Stany Zjednoczone, no to oni funkcjonują, mają najlepsze kilka, ale przecież nie wszystkie, kilka najlepszych uczelni, mają sporo jednostek naukowych o bardzo wysokim standardzie, no ale to powoduje ten dolar, prawda, i to ten napływ ludzi z zewnątrz. No tak, no znamy przykład właśnie z naszego ogródka. Jeden z najlepszych informatyków wykształcony w Polsce pracuje dla SpaceX, tak? No, tak, no. Tak mówię, no oczywista rzecz. Z tym, że tak mówię, gdyby to się w pewnym momencie zakończyło, gdyby oni utracili kontrolę nad tym dodrukiem pieniędzy Stany Zjednoczone, to oni pójdą na łeb w dół błyskawicznie. No bo poziom samych Stanów Zjednoczonych i wolność gospodarcza, i tam w wielu przypadkach jest wyższa niż w Polsce, ale w wielu przypadkach się kończy. Konkurencje przegrają z innymi. Bardzo szybko, prawda? Dlatego utrzymują się na powierzchni, dlatego są ciągle najpotężniejsi, bo drukują pieniądze i bronią swoją dotychczas stworzoną armią tego dodruku. A jeszcze inne banki centralne pomagają im w tym, bo jeżeli inne banki centralne drukują, to de facto uczestniczą w tej grze, w wojnie, teoretycznie wojnie walutowej i pomagają Stanom Zjednoczonym, bo same drukują.
No tak, no, oczywiście niektóre tam państwa no, próbują, jak mówię, się od tego oderwać, ale jak się spróbują, no to znaczy, że robią to niedemokratycznie i trzeba je tam zlikwidować, nie? To jest jasne. Także, ale patrząc się inne banki centralne na bank Stanów Zjednoczonych, no chciałyby to samo robić jednak. No nie mogą oczywiście dodrukować dolarów, czy powiedzmy handlować czym innym niż dolarami, zwłaszcza jeśli chodzi o ropę naftową, ale też niektóre inne tam główne pierwiastki na przykład, to, no to też chcą iść ślady. Więc w sposób dość kulawy, no bo nie mają władzy nad światem, próbują przynajmniej robić to lokalnie w stosunku do własnych obywateli, własnych walut albo jakiegoś regionu. Nie? Unia Europejska, no to z tym euro, prawda? No chciałaby mieć tutaj władzę nad krajami, nie? Przykładowo, nie? Więc chciałaby to rozszerzyć. No Polska to przynajmniej tylko w Polsce, żeby ten bank centralny był, ale żeby też można było dodrukować, chociażby tu za twarz chwycić rodaków, nie? No więc w ograniczony sposób, ale każdy chciałby do tej ustawić się w kolejce do tego dziobania za Stanami Zjednoczonymi. No jeszcze do niedawna NBP dosyć konserwatywnie podchodził do tego tematu i dosyć sztywno trzymali politykę monetarną, a teraz to się zmieniło. To prawda i proszę zwrócić uwagę, że z tego punktu widzenia na przykład nie było tak źle, jeżeli chodzi o monetaryzm i o złotówkę. I być może tylko dzięki temu Polska nie pomimo różnych tam programów socjalnych, których zresztą dawniej nie było tyle przecież, nie poszła na łeb w dół, prawda? Natomiast to, co się stało teraz, rozhulanie socjalizmu, z drugiej strony ten dodruk pieniądza, no to jawi mi się to na przyszłość bardzo źle. Także to przyznaję. Prawdą jest, że kilka sąsiednich krajów to samo zrobiło, nie? Więc na tle innych krajów może, jak będziemy się porównywać, mówię tu o Europie, nie? To będziemy jedno i równocześnie spadali na łeb w dół, nie? No to jest, że no, w takim razie musimy się spodziewać, że ktoś tu inny się pojawi z innych rejonów świata. No właśnie. A idąc dalej w takim razie, czy pańskim, bo mówiąc tutaj o tej hegemonii Fedu, to my z Lechem jesteśmy wielkimi fanami, kibicujemy Bitcoinowi właśnie przede wszystkim dlatego, że jesteśmy przekonani, że jego konstrukcja na poziomie technicznym pozwala zagrozić pozycji dolara i sprawić, że w końcu świat będzie miał globalną walutę niezależną od rządów, co dla nas, dla takich wolnomyślicieli, powiedzmy, jest czymś taką wymarzoną sytuacją. Więc pytanie, czy pańskim zdaniem powinna powstać jakaś globalna waluta, a jeśli tak, to jakie powinna mieć cechy? Tak jak mówię, jeżeli chodzi o Bitcoina, to ona ma takie cechy. No tam jest sprawa tego ograniczenia ilości do tych 21 milionów i tym podobne rzeczy, nie? Więc być może musiała być w jakiś sposób zreformowana, żeby mogła przejąć na siebie tego typu rolę, ale gdyby przejęła, to albo podobna waluta, no inaczej jest skonstruowana, prawda? Ale gdyby przejęła, to oczywiście z punktu widzenia ludzkości byłoby to świetnie, bo nie miałby nad tym nikt kontroli, no bo to jest rozproszona kontrola przecież, nie? Tam te kolejne bloki, jak się sprawdza, zwłaszcza ci kopacze, jak je sprawdzają. Więc to akurat byłoby świetne, tylko proszę zwrócić uwagę na pewien fakt. Mianowicie ja tu się obawiam z punktu widzenia jako wolnościowiec, jestem sceptyczny co do tego, czy możliwe jest, żeby to się udało. Bo skoro to jest takie dobre i uniezależnia ludzi od rządów, no to rządy na to nie chcą pozwolić. Obserwujemy. Rządy na razie mają pod swoją władzą wojsko i policję. W związku z czym mają narzędzia terroru. W związku z czym obawiam się, że gdy to zacznie się rozwijać, zostanie zduszone siłą po to, żeby rząd nie utracił władzy. Z drugiej strony same rządy wpychają ludzi w Bitcoina. Bo chociażby sytuacja z wczoraj. Wczoraj w Chinach wprowadzono
konieczność posiadania pozwolenia na wypłacenie pieniędzy z banku, większych kwot, bo Chiny obawiają się bankranu, po prostu biegu na banki i wprowadziły nakaz, że jeżeli chcesz wypłacić większą kwotę, musisz mieć zgodę na to, żeby to zrobić. I teraz w takiej sytuacji, jak ogranicza się ten przepływ kapitału, prawda, ogranicza się i to są takie paniczne ruchy, no bo wiemy skąd to się bierze, prawda, żeby ograniczać ten przepływ kapitału, no to w takiej sytuacji marginalizuje się znowu kolejną część ludzi i ci ludzie często są zmuszeni na koniec dnia, żeby korzystać z Bitcoina. Więc znowuż to jest takie rozwiązywanie problemów, które sami stworzyliśmy na koniec dnia. Ma pan rację, ale po pierwsze najpierw nie wiem, czy akurat na temat, ale no w temacie można powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że ta kontrola wypłaty pieniędzy z banku, ona w Europie jest i w Polsce też. Jak pan chce więcej wypłacić, też pan musi mieć zgodę i zezwolenie. Nie może pan ze swojego banku wypłacić od tak na przykład 20 tysięcy nawet złotych. Jak proszę pana, nawet przelewu pan nie zrobi. Jak ja robię przelew na przykład tam 30 tysięcy, nagle się patrzę, nie ma przelewu, nie? Dlaczego nie ma przelewu? No bo bank zablokował, bo to jest większa kwota i oni muszą uzyskać zgodę na to, żebym taki przelew mógł zrobić, nie? Wypłacić jak pan, jak ludzie tak nie widzą tego, bo operują typu 1000, 2000 złotych. Ale jeżeli ja pójdę do banku i chcę wypłacić 40 tysięcy złotych, to tak nie pójdę, nie wypłacę tego dnia. Ja to muszę kilka dni wcześniej zgłosić. I muszę. Bo pan ma chyba status politycznie eksponowanej osoby, czy nie? Znaczy miałem, no w tej chwili nie mam jeszcze. Nie mam już, no bo to ja to zgłaszałem w bankach, ale no w tej chwili przestałem być europosłem, więc nie mam tego statusu, nie? Więc idąc do banku, jak chcę wypłacić, ja mówię teraz 500 zł, no ale zdarzało mi się, że chciałem wypłacić tam 20 tysięcy euro, nie? To trzeba to parę dni wcześniej zgłaszać. Ja tam sobie załatwiałem, no poszedłem na gwałt, potrzebowałem akurat 20 tysięcy euro, nie ma, no ale oczywiście po awanturze, ja tam mam konto, no to mnie wypłacili. To też jest, wiecie państwo, takie mętne, a innym nie wypłacili, ale to wyjątek był, prawda, raz. Normalnie i koledzy, czy to nie potrzeba takich kwot. To wystarczy, tak jak mówię, no 5 tysięcy euro pan chce wypłacić, już pan nie wypłaci. Trzeba kilka dni temu wcześniej zgłosić i dostać pozwolenie. Nie zdajemy sobie sprawy, że to my opluwamy w tej chwili Chiny, że to wprowadzili, fatalnie, że to wprowadzili, ale my to mamy. Musi być pozwolenie. I to nie bank wprowadził. To nie od banku pozwolenie. To rząd wprowadził. To są rozporządzenia ministra finansów i to są decyzje rządowe. Nie wolno nam wypłacić bez wcześniejszego sprawdzenia i uzyskania pozwolenia pieniędzy własnych z konta. Także ani przelewu nie można zrobić. No. Zablokują no, czasem na krótko, na parę godzin, a czasem na dwa dni. Przelew jak jest większy, nie? Sprawdzają. I mnie, proszę państwa, zablokowano, jak ja przelewałem ze swojego konta na swoje. No bo też nie wiedzieli, no to w ramach tam tego, nie? No to też dzwoni, co się dzieje, nie? No muszą uzyskać zgodę na przelew. No. Taka odpowiedź. No tak, żeby powiedzmy tutaj usprawiedliwić trochę banki, no to one teraz mają dosyć duże obowiązki właśnie, żeby dbać o to, żeby nie dochodziło do różnych oszustw, kradzieży z kont bankowych, bo one są za to odpowiedzialne w tej chwili i właśnie próbują przeciwdziałać. No oczywiście nie wiedzą, czy dany przelew jest powiedzmy prawny, czy nieprawny i muszą się upewnić, więc tutaj ale można... Ale to nie z tego powodu te obostrzenia są. 4 lata temu ich nie było, 3 lata temu. I one i nie z powodu pandemii, bo zostały wprowadzone 2 lata temu te rzeczy, nie? Tylko się rozwinęły. Rok temu już było dokładnie tak jak dzisiaj, nie? Ja mam na myśli oszustwa finansowe, gdzie na przykład dochodzi to, do jakichś wyłów. To nie jest związane ani z to, że ktoś okradnie konto, ani że oszustwo zrobi. Nie. To jest w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Chodzi o to, żeby rząd wiedział dokładnie, bo to rząd uzyskuje informacje, jakie są przepływy pieniędzy, prawda? I musi być zgoda i tym podobne. I ta kwota była obniżana, ona jest cały czas obniżana. Ona była swego czasu na poziomie wyższym, ta, co to jest kontrolowana, a w tej chwili zdecydowanie spadła, prawda? Mówię o tych przelewach, tylko my tego nie widzimy. On kiedyś było 15 tysięcy euro, dzisiaj jest 15 tysięcy złotych, nie? Jeżeli chodzi o te kwoty, na które trzeba uzyskiwać pozwolenie. Nie ma to nic wspólnego z ochroną kont, ani z możliwością oszustwa czy kradzieży.
Nie, jest to związane z kontrolą przez rząd tych wypłat. Tak samo jak w Chinach, dokładnie. Także niczym się nie różnimy, niczym nie różnimy się od Chin, tylko myśmy to wprowadzili wcześniej. Po prostu. Oni wprowadzili to, co my już mamy. A my tutaj piszemy, że oni wprowadzili jakieś zezwolenie na wypłatę większej ilości gotówki. Nie. My to mamy, no. No podobnie sytuacja ma się na przykład z TikTokiem, prawda? Gdzie Stany Zjednoczone teraz chcą zakazywać TikToka, a Facebook już jest zakazany w Chinach, więc generalnie Chiny, czy Stany Zjednoczone, czy tam komunizm, czy demokracja, to już tak się zaciera, że tego do końca nie widać. Ale pozwolę się jeszcze wrócić do tego pytania, które panu zadałem odnośnie tej globalnej waluty, bo mam jeszcze nie odpowiedział pan do końca może na tą drugą część. To znaczy, jakie cechy powinna mieć globalna waluta? No przede wszystkim pierwsza cecha to, żeby nie było kontroli nad nią przez jakiś rząd. Jakikolwiek, tak jak w tej chwili nad dolarem przez Fed, prawda? Przez rząd Stanów Zjednoczonych tak naprawdę, nie? Więc to, żeby to było. Druga sprawa, no najistotniejsze cechy w walucie, to znaczy oczywiście stabilność tej waluty. Prawdą jest, że Bitcoin czy inna cyfrowa waluta jest podatna na skoki góra-dół, prawda? Ale tak samo podatne było złoto. Na skoki góra-dół też drożało, taniało, srebro też. Ale ta stabilizacja jest, no zobaczmy teraz, ta stabilizacja jednak, ona jest porównywalna z innymi pieniędzmi, takimi nawet dodrukowywanymi. Pod warunkiem, że ich dużo nie wydrukuje. Nie ma natomiast w normalnym pieniądzu, który może być dodrukowany, to ta stabilność jest zagrożona nieprawdopodobnie tym właśnie dodrukiem. No, można popatrzeć się na zwykła Wenezuela, cokolwiek by nie było. Znamy historię pieniędzy drukowanych, nie? Kiedy banknot 400 miliardów to był pryszczyk, prawda, na banknocie. Nie? Także te skoki są straszne. Mogą też być skoki cyfrowej, ale no oczywiście no pasowałoby, żeby no nie były większe niż w papierowej, skoro ma być lepsza. I wygląda na to, że wcale nie są większe. Teraz też, no przykładowo, była ta epidemia, była szaleństwo, tam akcje leciały w górę, w dół, prawda, kursy też się wahały i tak dalej. No tutaj rzeczywiście był pik w dół tam na te 4000 z kawałkiem, spadł na chwilkę, ale na moment Bitcoin, przykładowo Bitcoin, ale wrócił na ten poziom, nie? No jest w miarę jako tako stabilny, tak nam mówi doświadczenie, nie? Natomiast dlaczego nie jest tylko w miarę stabilny? No dlatego, że jednak jest wiele rządów, wiele ludzi się boją tego Bitcoina. Boją się zakazu przez rządu używania. Boją się utraty, no bo rząd powie, że 10 lat więzienia, ktoś będzie handlował Bitcoinem, nie? No mamy taką Tajlandię na przykład, czy tam powiedzmy, to tam jeszcze takie ostre zakazy. Rosja próbuje. No, być może Rosja, tak, no. Więc wiemy, że ludzie się tego boją. Jeżeli by ich nie było, to rzeczywiście te skoki byłyby też mniejsze. Ale to wracam do tej mojej obawy, że pieniądz powinien być stabilny. To jest raz. Pieniędza powinno być wystarczająco dużo. W tym przypadku, jeżeli chodzi o cyfrowy, nie ma problemu. Tu reguły można wprowadzić, a nie można go robić za dużo, nie? Można reguły wprowadzić dość jasne, twarde, tak jak dla Bitcoina zostały wprowadzone, które widzimy, że da się to zrobić, żeby nie zrobić jego produkcji, że każdy sobie może wyprodukować. Nie, to nie takie proste, prawda? Czyli ta kontrola, żeby była rozproszona, to jest dobra rzecz, żeby był anonimowy, tak jak jest w tej chwili, to jest dobra rzecz. Żeby miał pewne ograniczenia ilościowe, to jest dobra rzecz, ale inne niż w tej chwili Bitcoin ma prawdopodobnie, żeby mógł być centralną walutą. No, ale i stabilność, i tu jeżeli chodzi o stabilność pieniądza, to jest jakby najbardziej, no, to, że nie powinien być chroniony, ale to widzimy, że da się to robić, bo na przykładzie Bitcoina widzimy, że nie tak łatwo sfałszować czy posiadanie Bitcoinów, czy sfałszować zawarcie transakcji i powrócenie, no bo tysiące, miliony ludzi to sprawdza bez przerwy, prawda? To jest rozproszona taka odpowiedzialność i tego się nie da zrobić. Ten sposób, ten blockchain, który no, niesie w sobie dla kolejnego bloku informacje z poprzednich bloków, że nie da się w ogóle niczego tam ruszyć, żeby to nie rozwalić, no jest piękną rzeczą, nie? No to jest rzeczywiście jakiś rewelacyjny pomysł, na który ktoś wpadł. Więc to się da zrobić. Ta stabilność pieniądza, jedyne co ja się obawiam, która temuje te wahania przykładowo kursu, czego ludzie się boją,
Ja się jej obawiam, ale ona wcale nie musi być nie jest większa niż papierowego czy innego pieniądza. No bo widzimy, że papierowy potrafi tak samo skoczyć typu 100 000%, tak jak na przykładzie historycznym mamy, czy dzisiejszym, przykładowa Wenezuela, nie? Więc natomiast tą stabilność, najgorsze dla niego, dla stabilności tego pieniądza i dla jego istnienia, to jest niestety siłowe rozwiązanie rządu. I to jest najgorsza rzecz, co próba wprowadzenia tego pieniądza światowego, która byłaby wspaniała, albo ona zastąpiłaby każdy pieniądz po jakimś czasie. Gdyby nie to, że rządy nie chcą tracić władzy. No, no i widzimy, że jakiś rząd potrafi to zrobić. Jak zagrozi więzieniem za sam handel, za samo posiadanie, za kupno i tak dalej, nie? Wszystkie te rzeczy zrobi. Ale czy to mają ludzie zrobić? No, pójdą, nie będą ryzykować, nie? Ale to też tak jest, prawda, że hegemon jest najgroźniejszy zaraz przed upadkiem, prawda? On jest, jego rządy są najbardziej bolesne. I czy to nie jest tak, że pewnym objawem tego, że ten hegemon jest na tych drewnianych nogach, jest to, że właśnie będą, że jeżeli rząd walczy z Bitcoinem, to w mojej ocenie jest to objaw tego, że on już ledwo się trzyma po prostu na tych swoich glinianych nogach. Może tak być, ale wiele przykładało, wiele rządów. Jeden będzie się walczył, bo rzeczywiście chyli się ku upadkowi i zdaje sobie sprawę, że jak jeszcze stracił kontrolę nad częścią pieniędzy, to w ogóle zaraz runie i dlatego gwałtowne ruchy ma. Drugi jest taki, że tam rząd przewiduje na przyszłość i woli to zrobić zawczasu, mimo że jeszcze się nie chyli ku upadkowi. Więc różne te poziomy mogą być. Na szczęście jest bardzo wiele krajów na świecie. Nie ma jednego rządu, jednego kraju, bo wtedy byśmy byli w więzieniu. To wracam do sprawy Unii Europejskiej czy tego typu rozwiązań. Nie? Bylibyśmy w jednym więzieniu, więc jest wiele krajów. Jak część krajów prowadzi, a w częściach to funkcjonuje, to być może, no to pytanie, ile krajów się zdecyduje i jak to zadziała na tą walutę. Być może ta waluta przez ten czas trwania przemoże te kraje, które są przeciwko niej. Może tak być. Ale największym niebezpieczeństwem dla niej jednak są decyzje rządu, tych autorytarnych zwłaszcza, które nie zgadzają się na to, żeby odebrać im część władzy. Nie? A teraz tak chwilowo zmieniając temat, wróćmy do tematu wyborów, bo fajną propozycję pan wrzucił dzisiaj czy wczoraj odnośnie poparcia dla aktualnych kandydatów odnośnie tego, że głos poparcia otrzymają ci, którzy podpiszą się pod tym, że będą za likwidacją CIT-u i PIT-u. Nie tylko to. Samo to by guzik było. Dlaczego? Bo każdy z nich może powiedzieć tak, podpiszę i złożę to do Sejmu, prawda? I złoży na przykład, i dotrzyma słowa. I to z tego, no zostanie do szuflady wywalone i koniec, nie? Tam jest właśnie w przypadku akurat PIT-u i CIT-u, jest ciekawe rozwiązanie dla sprawy ułaskawienia przez prezydenta. Takie zobowiązanie się, że będę każdego ułaskawiał na rząd i równoczesne złożenie do Sejmu tego typu wniosku, tego typu projektu ustawy, no jest rzeczą morderczą, bo co rząd i co parlament ma robić, nie? Ja co więcej, jeżeli ktoś mówi, że to ułaskawiania nie może być i tak dalej, to jest nieprawda. Ja zanim to na debacie powiedziałem, dokładnie sobie przemyślałem. Chodzi oczywiście o sprawy karno-skarbowe przede wszystkim, bo dotyczące podatków. Nie dam pożyczek czy innych spraw, bo to nie ma nic wspólnego. Tutaj prezydent do tego nie ma. Połączenie tych dwóch rzeczy akurat, bo gdy obieca, że coś tam zrobi, no to obieca, nie? To powie, że nie potrafił zrobić. A tutaj jest co innego. Ma obiecanie, że złoży taki projekt, a równocześnie coś, co może od razu wykonywać. Od pierwszego dnia, prawda? Przed wyborami, a ma to zacząć wykonywać od razu te ułaskawiania, prawda? Czy nie może zwalić zdobycia 3 lata, za 5 może w przyszłej kadencji. Nie, od razu, nie? No to nie może z tego słowa
tak łatwo uciec. No, chyba, że byłby już kompletnym szują, nie? No to ale każdy by to zobaczył. Także pomysł dlatego jest ciekawy, bo jest i wykonalny, i na dodatek w praktyce egzekwowalny. No ale nie oszukujmy się, to by było jedna z najlepszych rzeczy, która mogłaby się wydarzyć dla tego kraju w tych czasach. No, jeżeli tak. Udałoby nam się zlikwidować dochodowy i CIT, no to czeka nas ładnych parę lat niezłego prosperity. Zresztą przypominam, że PIT był tymczasowym podatkiem, prawda? Tylko na 19 miesięcy. Tak, no to mówię w Stanach. Podatek wielki też. Ale to wiedzą, w Polsce też 23% VAT-u też na chwilkę było, no i tego typu. No. To te kłamstwa rządu to są znane i po prostu, ale są ordynarne, wszyscy to widzą i jakoś nikt nic nie robi z tego, nie? Dla mnie ktoś, kto po prostu kłamie, po prostu więcej, ja z nim zwykle, ja mu ręki zwykle potem nie podaję. Nie? Po takiej deklaracji byłbym gotowy nawet na Dudę zagłosować, jeżeli by taką deklarację tak, złożył. Ja, ale nie, no jak będzie deklaracja, ja zagłosuję na Dudę też zagłosuję i na no, problem się pojawi, przyznaję uczciwie, wtedy, gdy obydwaj złożą taką deklarację. To cóż ja wtedy będę mógł zrobić? No pójdę, jak pójdę na wybory i zagłosuję na obydwaj. No bo nie będę miał wyjścia, prawda? Ale wiecie państwo, co by to oznaczało, gdyby no przepraszam panowie, gdyby obydwaj taką deklarację złożyli, oznaczałoby likwidację podatku dochodowego. Jeszcze przed wyborami. Prawda? Także no tak naprawdę jakby jeden złożył, to drugi by musiał złożyć taką deklarację, bo co? Bo przecież no zobaczyłby, że tam też zdobywa sporo głosów. No to wolałby już, żeby żadnego głosu ani jeden, ani drugi nie zdobył, prawda? Tak. Dochodowy, CIT i tak dalej jest czymś takim niepojętym, że to mogłoby tego nie być, tak? To też jest właśnie, dla ludzi czymś niepojętym. Wiesz, bo tego nie było, prawda? To nawet nie ma wielkiego wpływu na budżet, no to w ogóle, ale jest, nie? Bo służy inwigilacji tak naprawdę i straszeniu ludzi, nie? Urzędy Skarbowe, nie? Główny cel tego podatku, nie? Ale ludzie się tak przyzwyczaili, że naprawdę, no, ludzki umysł jest taki, że łatwo kształtowalny, no to jest prawda, że to jeszcze, wiecie, państwo znacie sprawę, no, tego włoskiego komunisty Gramsciego, nie? Kiedy to on przekonywał i co potem socjalizm i komuniści wzięli sobie na tapetę, że najważniejsze jest zmienić umysł ludzi, prawda? Właśnie to jest najważniejsze, bo jak się zmieni, to ludzie nawet nie będą wiedzieli, że są okradani, oszukiwani albo że są w niewoli. Nie będą wiedzieć, więc nie będą protestować, nie? I w przypadku właśnie podatku PIT nieliczni tylko protestują, bo reszta uznała to za... Także dziękujemy za to, że pan walczy o duszę ludzi jeszcze, bo tak często się też mówi, że z liberalizmu się wyrasta, a jednak panu nie udało się wyrosnąć z liberalizmu. Jak tego, jak to wytłumaczyć? Wiecie, panowie, z liberalizmu wyrastają szuje. Po prostu i tyle, bo jak widzą, że się nie opłaca, bo mówię o indywidualnym działaniu, o walce o liberalizm, a nie bycie w liberalizmie. No to często się nie opłaca, bo tu dookoła jestem otoczony przez różnych i władze, i różnych ludzi, którzy gdzieś tam się usadowili, nie zdają sobie sprawy z tego, że bez tego lepiej by żyli. A tak naprawdę to większości ludzi nie tyle zależy na tym, żeby się mnie dobrze żyło, tylko żeby mnie się lepiej żyło od sąsiada, nie? Bo to jest główny motor napędowy ludzi, nie? Tego typu. I ja wiem, no to atawistyczne, ale jest coś takiego, nie? Więc wyrastają, tak jak mówię, z tego liberalizmu, z walki o liberalizm, tacy, którzy stwierdzili, że rzeczywiście nie opłaca się tracić, tylko... Oportuniści. Oportuniści i tak. No, nazwałem to szuje może przesadnie, prawda? Ale ten, to zresztą natomiast z myślenia liberalnego się nie wyrasta. Dziesiątki tysięcy ludzi. Oni potem rezygnowali ze względu na oportunizm właśnie, prawda? Ale ja z wieloma się spotkałem później, oni byli w różnych środowiskach, w innych partiach i oni jednak już
pewnego rodzaju rys liberalny mieli. Nabrali go i próbowali, łatwo się było z nimi dogadać i oni jednak dążyli w jakiejś podświadomie do tego liberalnego podejścia do świata. Więc to wychowawcza rola przykładowo tej Unii Polityki Realnej, bo moim zdaniem jest nie do przecenienia. Ciekawy jestem, jak bylibyśmy dzisiaj, w jakim świecie byśmy żyli tu w Polsce, gdyby nie trwała ta partia Unia Polityki Realnej, która jej członkowie oczywiście tylko po tyłku dostali, bo musieli płacać, pracować, prawda, nic z tego nie mieli. Podobnie jak w Kongresie Nowej Prawicy, większość przynajmniej. Więc ciekawym, jakby Polska wyglądała, moim zdaniem, znacznie gorzej. Myśmy takie mieli, właśnie uważam za słuszne powiedzenie, że właśnie kto za młodu w Unii Polityki Realnej nie był, ten na starość zostanie łajdakiem. No, dlatego liczymy na to, że właśnie Instytut Misesa tutaj, żeby przypomnieć politykom jednak tę myśl liberalną, ten właśnie przypomnieć lekcję, tak. Także zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji Instytutu Misesa Ekonomia Plus, czyli edukujemy polityków, wysyłamy im książki i próbujemy potem nawrócić na właściwe tory, bo może zapomnieli. No wy też prowadzicie taką działalność właśnie, taką w sumie pro publico bono tak naprawdę, nie? Prawdziwą pro publico bono, a nie te udawane socjalizmy. Ja to muszę przyznać, ja widzę, prawda, że tak jest, dlatego spotkanie z wami jest dla mnie wielką frajdą. Także my gorąco popieramy w ogóle działania. Cieszymy się, że w ogóle pan jest na scenie politycznej, bo inaczej nie byłoby czego szukać tak naprawdę. Dziękuję za opinię. Także. I dziękujemy, że pan przyjął nasze zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadnie do nas pan do programu. Tak, bo... W każdym momencie, jeżeli od państwa, to od panów, no, przepraszam, w tej chwili, tak. To w każdym momencie. Także super. Dziękujemy bardzo za, dziękuję bardzo za obecność. Do zobaczenia. Także kończymy program dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękujemy. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Także zachęcam gorąco do akcji wesprzyj.mises.pl, gdzie możemy się przyłączyć właśnie do akcji edukacyjnej i wysłać politykom ekonomię w jednej lekcji. Świetna książka, w ogóle jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to polecam. Bardzo fajnie przegląd przez wszystkie kwestie dotyczące właśnie polityki gospodarczej i ich skutków, potencjalnych konsekwencji, tych widocznych i tych niewidocznych. Także pomóżmy politykom się z powrotem doedukować i może naprawić troszeczkę naszą gospodarkę. Także jeszcze raz. Dziękuję. Potwierdzam, bo to ja rzeczywiście ta książka jest napisana dość takim przystępnym językiem. Przyznaję uczciwie i sensowna jest. Także to, a nie każda taka jest. Da się ją po prostu przeczytać. I aktualna, bo ona była. A niektórych się nie da po prostu. No. Napisana była dawno temu, a nadal jest bardzo aktualna. Tak. Dziękuję bardzo. W takim razie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia.